serdecznie witam panów dyrektorów, serdecznie witam opiekunów ekip, które w dniu dzisiejszym wystartują w naszym turnieju, ale przede wszystkim, tak jak już mówiłem na wstępie, chciałem przywitać zawodników zespołu szkół imienia Oskara Langego w Białym Dworze, zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, zespołu szkół informatycznych w Słupsku oraz zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych nauka w Słupsku. Także można powiedzieć, jest remis między Słupskiem a ekipami z zewnątrz. Ale oczywiście wszyscy są naszymi przyjaciółmi i my jesteśmy przyjacielami czy przyjaciółmi tych szkół, z którymi nam przyszło współpracować. Cieszę się, że przybyli także kibice. To wielkie oklaski dla kibiców i mam nadzieję, że kibice takimi oklaskami dopingiem zrewanżują się w trakcie tych czterech konkurencji, które w dniu dzisiejszym w naszych obiektach się odbędą. No cóż, w zasadzie należałoby stwierdzić, że turniej uważam za otwarty, co jest oczywiście bardzo istotne, ale zanim dokonam już tego oficjalnego otwarcia, będę życzył wszystkim zawodnikom powodzenia, wygrania tego turnieju i przede wszystkim tego, żeby ta wiedza, którą zgromadziliście do tej pory, te umiejętności pomogły wam w przyszłości na tym etapie doboru do policji. Bo wy, w przeciwieństwie do wielu waszych kolegów, już rozpoczęliście proces przygotowania się do tych egzaminów wstępnych do policji i to jest jeden z takich elementów. Dawaj.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I? Oddycha. Nie oddycha. To jest on w tej chwili już, tak? I tak jak mówiliśmy, wykonujecie 4... Ile pan jest pana? 28. Teraz.
dyplom, dostajecie pierwszego miejsca. Nagroda rzeczowa oraz puchar. Są zadowoleni z tego, co osiągnęli i mam nadzieję, że czują pełną motywację do tego, żeby doskonalić swoje umiejętności, doskonalić czy zdobywać coraz większą wiedzę, która może być Wam w różnych sytuacjach potrzebna i przydatna. Chciałem serdecznie podziękować Wam jako zawodnikom, Waszym kierownikom, chciałem serdecznie podziękować Pani Przewodniczącej i całemu Komitetowi Organizacyjnemu za sprawny przebieg tego turnieju. I tak jak mówiłem na wstępie, nie kończymy na tym. Będziemy kontynuowali ten turniej. Zaprosimy wszystkie te szkoły, które z nami współpracują w tym zakresie w przyszłym roku. I mam nadzieję, że te wyniki, które w dniu dzisiejszym zostały zaprezentowane przez sędziego tych zawodów, ulegną zmianie. No chyba, żeby pierwsza drużyna powiedziała, że nie chce, żeby uległy zmiany. Ale to wszystko zależy od Was i nic nie jest nigdy powiedziane. Także jeszcze raz serdecznie wszystkim gratuluję. Szczególnie gratuluję zwycięzcom zarówno klasyfikacji zespołowej, jak również klasyfikacji indywidualnej. Do zobaczenia w przyszłym roku. Już w tej chwili Państwa zapraszam do udziału w drugim turnieju klas policyjnych. Dziękuję bardzo.